Hello, hello, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. Dobra, Maciek, witaj ponownie. Nie traćmy czasu. No i Pora zdradził na moje planów. imię. Dokładnie, ale tak jak powiedział, nie traćmy czasu. Chcesz dowiedzieć się, jakie postępy poczyniłeś? Nie chcę, spierdalaj. Umożliwić jej ona ponowny start. Zamknij dupę. Wiem. W ten sposób nowych fan, wiem. Ale przynajmniej poćwiczysz. Super. Okej, co my tu mamy? Mamy tak, zostały nam trzy wyścigi u Eurorand. Mamy też jedno wyzwanie, chodzi o to, żeby tą bemkę przejąć i wtedy dojdziemy do tego, więc myślę, że spokojnie Euroranda i to wyzwanie zrobimy w dzisiejszym odcinku, a jak później to, ile się uda zrobić, to zobaczymy. No to co, go on w takim razie. Barcelona, Paryż, a weźmy sobie Paryż. Liczyłem szczerze mówiąc, że przy tym Eurorandzie na przykład nam się Berlin odblokuje albo coś w tym rodzaju, ale widzę, że nie. Że ten cały Euroran to polega tylko, że jeździmy klasycznymi niemieckimi samochodami, konkretnie dwoma. No ale nieważne. Spoko loko. Możemy cisnąć. Wystarczy jedno uderzenie w bandę, a auto odbije się od niej jak piłka. Krawężniki Jej. Pomogą ci wypatrzyć najbliższy zakręt. Ura. Dzięki. Miejcie oko na tego kierowcę. 66, blaupunkt i... BMK. Wszystkie to są jakieś takie podobne. A to jest chyba ten przede mną. Musisz postarać się bardziej w pierwszym sektorze. Kurwa, dopiero zacząłem, ledwo ruszyłem on. O, musisz się postarać bardziej. Oskar Symiański. A już 7, myślałem, że będziemy tu w lewo skręcać. A patrzę na szóste miejsce przede mną w tej białej BMC jeździe. Oskar Symański. Albo Symański. Symiański powinno być. Albo Symański. A jebać to. Jedziemy. Muszę być pierwszy. Co tu mamy? Dwa okrążenia. Dobra, jesteś w pierwszej trójce. O, ten ciulas, no. Widzieliście to? Spróbujmy to cofnąć. No kurde, dlaczego jak on we mnie... miejsce w czołówce stawki. Zamknij dupę. Jak on we mnie walnął, to ja wypadłem z toru. Jak ja w niego walnąłem, to ja wypadłem z toru. Coś tu nie jest tak. Oh shit. Dobra, ten zakręt był słaby. Troszeczkę mnie tutaj zgubiło to, że... O właśnie. Miałem za dużą prędkość względem niego, nie byłem w stanie wyhamować. No tak, jestem trzeci. A dopiero trzeci sektor kończymy, to spoko. Okej, pięknie, na centymetry, ale pięknie. Aha, to jest ten Colm Kirkwood. Ah, fuck you. Jesteś drugi, musisz to nadrobić. Zamknij się. Jeszcze jedna pozycja i zwycięstwo będzie twoje. Fucking hell. Ależ on kurwa pierdoli momentami, naprawdę. Spowodujemy, że... O właśnie, stracił miejsce. Nie miał którędy jechać i nie miał wyjścia. Musiał spowolnić. Drzwi mi się otwarły chyba te z tyłu. Albo może i moje, nie wiem. Otwarły, no też kurwa. Poprawna polszczyzna. Oczywiście mi się otworzyły. Dobra robota, utrzymujesz prowadzenie. No tu już raczej nie będzie problemu, chociaż siedzą mi na ogonie. Ale myślę, że raczej już nie będzie problemu do końca wyścigu. No chyba, żeby mi odpadło koło. Jak tam, nie wiem, chyba w szóstym odcinku mi odpadło koło. Właściwie nie tak dawno temu, tylko dawno temu to nagrywałem. Dobra. No i teraz tu, jeden most. Prosta... Oh, shit. Celowałem w środek. Słaby temat, co? Teraz nadbrzeżem. Drugi most, koniec wyścigu. Dobranoc.
Coś tam utknęli, widzę, na tamtym zakręcie. Ho, ho, ho. Ten entuzjazm publiczności rozbraja. Masz 5 sekund przewagi nad drugim kierowcą. Tak, teraz to jest bardzo istotne, że jak skończyłem wyścig, że miałem 5 sekund przewagi. Ja sobie przyciszę znaczące te słuchawki. Bla, bla, bla. Dobrze, dobrze. Nie ma czasu, trzeba cisnąć dalej wyścigi. Może się uda to jakoś skompresować, bo wiecie, jeden z widzów właśnie, mam taką pogawędkę z jednym z widzów przez wiadomości na Facebooku, jak coś tam możecie pisać, tylko w takich konkretnych raczej sprawach, nie takie siema hanta, bo na takie, po prostu na takie wiadomości typu siema nie odpowiadam, od razu mówię. Warto byłoby więc wykonać jedno z zadań. Tak, myślę, że zrobimy sobie teraz to zadanie. Od razu mówię, nie odpowiadam na wiadomości typu siema hanta, nie odpowiadam po prostu na zaczepki. Chcecie coś? To piszcie konkretnie. Chcecie nawet pogadać na jakiś tam temat, nie wiem, jakiejś serii czy coś, piszcie, ale konkretnie. Od początku do końca. Piszcie konkretnie. Bądźcie konkretni. Natomiast o co chodzi? Pogawędkę mam na temat grida Autosport, który okazuje się być kurwa z milion razy dłuższy niż grid dwójka. Bandę, a auto odbije się od niej jak piłka. Krawężniki pomogą ci wypatrzyć najbliższy zakręt. Jest M3. Empower. Dzisiejszy wyścig nie powinien być problemem. Tak, tak. Zawsze dobrze ci tu szło. Haha, dziękuję. Przed sekundą tędy jechałem. No jakoś tak się miękko jedzie tą BM-ką, nie powiem. To jest też kwestia tego, że jadę sam. Się nie muszę stresować niczym. Minutę 35 na to mamy, okej. No i pogawędka na temat grid autosporta, bo ponoć grid dwójka jest dłuższy niż grid jedynka. Nie wiem, ponieważ grid jedynka ma to do siebie, że tam sezony się po prostu wydarzają, tak? Sezony się kończą zawsze Le Mans i zawsze ten Le Mans, albo można pominąć, albo coś, on zawsze jest po iluś tam wyścigach i tyle się zdarza ten Le Mans. Natomiast i tam po prostu przez te Le Mans się tak wszystko wydłuża maksymalnie, chyba z 14 sezonów miałem ja, a to wiadomo, zależy ile się razy powtarza dane trasy, tak? Niektóre musiałem kilkukrotnie powtarzać, dlatego te Le Mans po prostu wskakiwały i wskakiwały za każdym razem. 35 sekund mam jeszcze. Już dobrze. No i tutaj się grid dwójka wydaje być krótszy, ale ponoć te dwa ostatnie wam pokazywałem na początku poprzedniego odcinka, ale wam za chwilę też pokażę, o co mi chodzi. Wydaje się, że te dwa ostatnie sezony mają być jakieś takie duże, znaczy przynajmniej z tego, co się dowiaduję od was, tutaj faktycznie od jednej konkretnej osoby. Znaczy nie tylko od niego, ale przede wszystkim. Natomiast Autosport, on mówi, że w tym momencie przejechał już 400 wyścigów. Doskonale, samochodów nigdy za dużo. Dziękuję. 400 wyścigów już przejechał i co? I jeszcze go czeka z 20-30. Nieważne, nawet jeżeli to by było 400 wyścigów. Uwaga, 400 wyścigów. Załóżmy, że bardzo optymistycznie każdy... ...grupę fanów, by zorganizować zawody WSR w Europie. Dziękuję. Spoko. Na co nas stać. Oczywiście mi chodzi o tą chronologię tutaj. O tym mówię, nie? Jest tutaj na początku jest jakieś te kluby, żeby ten pójdzie w WSR. Jest pierwszy sezon, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No i tego tu nie widać. O, dobra, w tych moich kwadratach, a później są takie dwa duże, nie? No więc tutaj, no wiadomo, tu będzie Europa i jeszcze Japonia do przekonania. No i później zobaczymy, co będzie. Ponoć te dwa z tyłu są długie. No, a mówię, że nawet jeżeli to by było tylko 400 wyścigów, powiedzmy, że przejeżdżą tylko 400 wyścigów i każdy z tych wyścigów trwa te 5 minut, co daje nam na jeden odcinek półgodzinny, daje nam 6 wyścigów, tak? Daje nam 6 wyścigów. 400 na 6 to jest, moi drodzy, 66,666. Czyli 67, optymistycznie zakładając, 70 odcinków. O, zajebiście, już hunta, już kurwa robię. Nie ma szans. Dobra, weźmiemy sobie tego Euroranda. Paryż mamy zaliczony. To Barcelona. To Barcelonę znam, lubię. Barcelonę sobie załatwę, tylko tym razem pojedziemy właśnie BM-ką. Zobaczymy, jak nią będziemy dawać czadu. Tu powiedzmy, że już dwa wyścigi przejechałem, no i minęło 10 minut. No to jest tak, to jest dosyć wymierne. Tutaj to co mówię, że 5 minut trzeba na każdy wyścig przełożyć, nie? No plus tutaj wiadomo moje gadanie, no okej, że wyścig trwał 1,5 minuty, ale...
Ale wszystkie zacznij wyścig i tak dalej, skończ go, te wszystkie formułki i tak dalej, to zajmuje sporo czasu tak naprawdę. Eurland byli wszędzie i widzieli wszystko, ale może uda ci się ich zaskoczyć. Miałem jakiś głupi tekst do powiedzenia, ale może się powstrzymam. Nieważne. Dobra, trzeba ich tutaj ładnie zbałamucić. Jesteś w pierwszej trójce. Możesz być drugi. A, fuck. No dobra, nie jest jeszcze tak źle. Chociaż tutaj zwolniłem to znacząco na tych zakrętach, które miały być szybkie. Ile jest? 4 okrążenia! Boże, to jest sporo miejsca i czasu. Prawie go masz. No dalej, wyprzeć go. Proszę cię bardzo. Wyprzedziłem go. Dalej nie sprawdziłem, jak ten mój mechanik ma na imię. A jak już wspominałem, mam raczej wyjebane. Ale za każdym razem, jak nagrywam odcinek, to mam takie, no nie, miałem sprawdzić, nie sprawdziłem. Znowu nie wiem, jak ma na imię, a miałem to zrobić. Jezu, urwę wam ręce, ludzie. Pomyślcie trochę, naprawdę. Wystawiają ręce, żebym całą im piątkę przybił. Mogę, bardzo chętnie. Piątkę. W czoło. Krzesłem. Niezła robota, to było przy 200 na godzinie. Na godzinne. O, odpuściłem gaz, bo za bardzo bałem się, że wjebać w tą środkową bandę. No i widzicie, co się stało. Czasem dawaj. Zwolnić. Panuj na... Shit, ładnie mnie wyobracało tutaj. Ale mówię, ta kamera jest taka dziwaczna, po prostu nie widziałem w ogóle, co się dzieje przez pewien czas. Dobra, to jest trzecie okrążenie, jesteśmy no, za połową. Muszę dogonić tego gnojka, no. Żeby tu był jakiś, nie wiem, boost albo... To ostatnie okrążenie, jeszcze jedna pozycja, nie wiem, nitro. Zwycięstwo będzie twoje. Jest Kirkwood. Hehe, mam cię, gnojku. Mówiłem, że Brytyjczyk? Mówiłem. Nawet nie wiedziałem, a mówiłem to w poprzednim odcinku, że wiecie, Euroround to jest taki niemiecki zespół. No tak brzmi, taki niemiecki. Natomiast ten Callum Kirkwood brzmi tak bardzo brytyjsko. I nie pomyliłem się. Nie będzie. Jeja! Idealnie. I zaparkowane. No dobra, tam się przygniósł, ale zaparkowane. Zajebiście, dobra. Tak, dziękuję. Nie przedłużając, idziemy do następnego wyścigu, bo po prostu chcę skończyć już ten sezon w tym odcinku na 100%. A, tam jest jeden taki, który nie zrobiłem, ale wiecie co, może ja już to będę pomijać faktycznie. Jeśli je wykonasz, z pewnością zostanie. No tutaj u tych Divizero mam ten taki jeden ciulowy, ale kij z nimi, wiecie? Kij z tym wszystkim. Dawaj. Bo później muszę montować te odcinki i tak dalej. Nie chcę mi się choć dzisiaj robić, naprawdę. Więc wolę sobie w całości nagrać, więc jebać Divizero. Chyba, że będzie dało się to powtórzyć, wiecie, żeby dostać to pierwsze miejsce, tam to sobie zrobię to samemu już, bo tak, nie wiem, lubię maksować gry, jeżeli... Nie wymaga to ode mnie jakiejś, kurwa, przejebanie strasznych rzeczy. To lubię maksować gry. Tak, wiem. To nie jest najszczęśliwsza trasa, ale coś zrobić. Zapowiada się zacięty wyścig. Czuję to. Zdobądź prowadzenie na samym początku. Okej, staram się. Patrzcie, piąty ten, kurde, wystartowałem. Już nie tak źle. A Oskar Symiański jest na końcu. Fajnie, że polskie akcenty, znaczy takie, znaczy drobne, nie, ale no jednak jest, nie, że po prostu są też kierowcy z Polski i wcale nie są źli i startują w tych zawodach. I to jest już w sumie drugie polskie nazwisko, które tutaj w Europie odnajdujemy. Kurczę, no ciężka jest ta trasa, bo po prostu ciężko tutaj wyprzedzić, jest strasznie mało miejsca. Patrzcie, że dopiero jestem czwarty.
gdzie tam ten? No tam cię też o drugie miejsce biją zaciekle. Pierwszy oczywiście sobie odjechał, bo może. Na mnie blokował koleś, który był na czwartym i w tym momencie mam straszne problemy, żeby dojechać do tych na drugim i trzecim miejscu. Kutas. Fak. Tu już muszę wcześniej zacząć hamować, bo to pobocze jest tu bardzo zgubne. No i niby ich dogoniłem. Niby coś. Ale to już trzeci sektor jest zamknięty. A kurde, nie ma szans, żebym wyprzedził całą trójkę. Może tego. Może jeszcze na drugi mi się uda dojechać. Nie uda się, bo to już jest koniec tego sektora. No i zostanę czwarty. Kurwa, przejebana jest ta trasa, naprawdę. Już trudno. Już mam to w dupie. Naprawdę. U Divi Zero dokładnie ta sama trasa, dokładnie ten sam problem. Był jedyny wyścig u Divi Zero i dokładnie ten sam problem. Jeszcze koło sobie rozwaliłem, a już pojechałem na pałę. I dalej jestem czwarty. No nie wiem, musiałbym z pole position ruszać. Tutaj nie ma jak ich dogonić zupełnie. W ten sposób nie zrobisz wrażenia na Eurorand. Dobra, zamknij jadaczkę. Walić to wszystko. Przejechane. To w takim razie idziemy, słuchajcie. To też będzie taki mały test, czy jak z tą chronologią to wygląda, czy można później wrócić i sobie wbić pierwsze miejsce na tych fanach mi. Na tyle liczną grupę fanów, by zorganizować zawody WSR w Europie. Czy aktualnie zawodów lub zadań sposób będzie niemożliwe? Tak. Zawody specjalne. Alfa Romeo 4C bądź BMW 1 Series M Coupe. Kurczę. No BMW ma znacząco większą masę niż ten. A ten ma dużo większe przyspieszenie, chociaż ma mniejszą moc. O tą moc się martwię, ale przyspieszenie, kurde, fajna sprawa. Bo ja na tym często bazuję. Pytanie jak to? Dobra, no to weźmy Alfa Romeo. Aha, w późniejszym wyzwaniu. Dobra. Natychmiast przygotować auto. Dobra, dzięki. Kolejny sponsor prosi o miejsce, w którym mógłby umieścić swoje barwy. Ale co to kurwa jest? Nie rozumiem. Zadanie przy... Tu jakieś odległości i tak dalej? Nie chcę. Uzyskać czas krótszy? Nie. Nie. Przejść okrążenie, kolizja? Nie. Aha, bo to wszystkie są losowe. O Boże, wygraj jedno z wyzwań. Dobra, przejdź całe okrążenie w dowolnym... Prowadź całe okrążenie w dowolnym wyścigu. Dobra. Zajmij co najmniej trzecie miejsce w obu rundach zawodów wyścigi. Seria Virgin Media. Ok. Ukończ okrążenie w czasie krótszym. No to tutaj coś wybierzemy. Drifty. Bezkolizyjnie to może też nie. To tak kurwa wszystko. Okej, to można wziąć. Tak? Dobra. Dalej. Zapowiedź nowego sezonu WSR oraz wiadomość, że dołączą do nas nowe kluby sprawiły, że liczba wyświetleń naszej strony wzrosła. Jej. Spora liczba odwiedzających pochodzi z Europy. Jej. Na komentarze powinniśmy się spodziewać dużej liczby widzów. Hurra! Okej, i to jest cały... Aha. O Boże, czy to są kolejne wyścigi? Ubeże, faktycznie, no zapomniałem jak to wygląda. Czyli mamy tutaj 4 rundy i później finał. No a tu mamy wyścig, a tu mamy jazdę na czas. Dawno nie było tej jazdy na czas, więc sobie ją zróbmy. Chociaż myślę, że i tak zrobimy sobie... Okej, okay, aha, czyli ja sobie tylko wziąłem samochód, a teraz mam sobie wybrać ze wszystkich. O mój Boże. To nie, no już weźmy coś europejskiego w takim razie. No ten wcale nie był jakimś tam szczególnym wyborem. Ja wybrałem tylko między tam pierwszym a drugim, a nie także ten Teges. To mam Nissana na przykład. Fairlady, nie, Fairlady nas zawiodła. Subaru. Hmm.
Co ja mam tu kurde teraz wybrać? No to jest problem tych gier, bo w tych starych grach mieliśmy jeden własny swój samochód. Później kupowaliśmy owszem nowy i go ulepszaliśmy, malowaliśmy i tak dalej, ale to był nasz własny i znaliśmy ten samochód. A nie kurwa, że mam wybierać spośród miliona. Ja się bardzo cieszę, mi się to bardzo podoba, że mam dostęp do wszystkich samochodów. Ale kurwa, jak robi mi coś takiego, nie mam okazji się zapoznać ze wszystkimi tymi samochodami. Hyundai, ne. Jazda na czas. A coś, co będzie miało, kurde, dobrą prędkość, dobre przyspieszenie, tak naprawdę. Ten Golf w sumie nie wygląda źle. Nie, spróbujmy wziąć Golfa. Spróbujmy sobie wziąć Golfa i zobaczymy, jak to wyjdzie. Miał dosyć duże przyspieszenie, naprawdę, i dosyć dobrą prędkość maksymalną, więc... On taki bardzo zrównoważony, powiedzmy. Super, rozpocznij to. W końcu na jakimś torze, nie? Do sukcesu jest wysoka prędkość na prostej. Jeśli po wyjściu z zakrętu będziesz jechał zbyt wolno, stracisz dobrą pozycję. No tak. Tak, 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 dobra, już pamiętam, o co chodzi w tych wyścigach. I na początku tak ładnie zdupcyłem. Chodzi o to, żeby mieć najlepszy czas okrążenia. No to najpierw trzeba zrobić okrążenie. Wiadomo. Duh. Ale kurde, przejebany ten tor. Nie lubię takich złożonych torów, gdzie no to trzeba przyhamowywać i tak dalej. Zero zabawy. A później na przykład długa, długa, prosta i nic, nie? I znowu wyhamowanie do zera. Ostry zakręt i tak dalej. Twierdzę, że ścięty zakręt. Pomału go tam doganiam, co tylko świadczy o tym, że mam lepszy czas od niego. Postaraj się utrzymać to tempo w następnym. No, tylko żeby inni zawodnicy mi nie przeszkadzali. Tutaj non stop muszę kontrolować mapę. Jak widzicie, zrobiliśmy na przykład teraz, nie jechaliśmy za główną trasą toru, tylko jakiś taki przesmyk. Wykorzystaliśmy. Aha, i są dwa okrążenia. Jedziesz na to, tak? Zresztą stawki. Dobra, teraz musimy przyspieszyć. Zobaczymy po tym okrążeniu, które miejsce dostanę. Drugie! Cholera! Muszę przyspieszyć na tym okrążeniu, to znacznie. Ścięty zakręt, gówno, prawda, wyleciałem tylko z zakrętu, a nie ścięty. Wiecie, teraz nie pamiętam, co używałem w DVZero, bo w DVZero miałem dobry samochód, nie? No, ale tak ciężko zapamiętać, kurde, akurat, że tamten samochód używałem do DVZero. No, musiałbym teraz odpalić i zobaczyć. Już odblokowałem inne samochody i tam w sumie to może być bardzo nieproporcjonalny ten pomiar. Gadam jak na uczelni, cholera jasna. A przynajmniej teraz nie muszę się użerać z tamtym kolesiem. Czuję, że tak, wiecie, mam większą przestrzeń. Większe możliwości. Tylko cholerne słońce oślepia, wiecie? To jest problem. To mówię, grafika tak dobra, że w oczy razi, tak? Słońcem w sensie. Zresztą też co innego, że tamtych torów już się nauczyłem na pamięć, a tutaj po prostu pierwszy raz jestem na tym torze, więc no ciężko po prostu, żebym wiedział, jak pojechać. I który? Czwarty? Nic się nie zmieniło? Naprawdę? Kurczę, no słabo. Słabo, jestem zawiedziony. Jestem naprawdę zawiedziony. Cofnąć i cofniemy, żeby... roboty i zagrozić obecnym liderom. Te... Postaraj się awansować w klasyfikacji. To spoko.
luz. Nie wiem, no tak jak mówię, no ciężko, ciężko ten, ale chyba mi został ten samochód, a teraz będzie jakiś drugi wyścig, czy... Czy jak to jest? Zaraz zobaczymy. Ale tak trochę mnie to rozbiło, że tak źle poszło i w ogóle. Postaraj się wykonywać precyzyjne zakręty, inaczej szybko wypadniesz z drogi. Jeszcze tu jest ten problem, ale... Czy można wypaść? Ale widzicie, że kurde... Dobrze, raczej sobie z tym radzę, nie wiem, no. Świetne tempo, wygrasz bez problemu. Tylko mi szaleją. W tej grze ogólnie widzę, mam problem z tym, że te auta mi po prostu... strasznie nimi rzuca. I nie wiem, na razie nie czaję, dlaczego tak jest i... Nie czuję tego, nie czuję, dlaczego tak się dzieje, o. Tu jest ten Lucien Galfon. Jean Galfoné. Galfoné. Fuck, dobra, nie, to ten zakręt był tragiczny. Się sugerowałem strasznie tymi śladami. Teraz jeszcze gorszy, bo wypadłem z niego. No, bez jaj. Czemu nie mogę jednego zakrętu przejechać poprawnie? No, teraz było ok. Trzeba zapamiętać na następny raz. Mam wrażenie, że jakiś samochód, który wpadłby tu w drift, by sobie z tym torem poradził, bo ja mam takiego kurde z taką przyczepnością po prostu w tym momencie. To wcale nic dobrego mi nie dało. Kosztowało cię trochę czasu. Musisz go odzyskać. A myślę, że ja to tak zrobiłem sobie kurde dla jaj, czy co? Boże, te szykany, jak ja ich nie lubię. Znaczy w sensie takie szybkie zakręty, nie? Bo szykana to jest to, co leży akurat na zakręcie. I drugi. Oczywiście Lucien jest pierwszy. No jak żeby inaczej. To jest Lucien, jedzie przede mną. To nie, ja go spowolnię. Będziesz miał gorszy czas. Trzeba było go zabić, albo nie wiem, wyrzucić z toru przynajmniej. Ja miałbym pierwszy czas, nie? Znaczy, teoretycznie to teraz ja muszę poprawić jego czas, bo i tak czy srak on na razie wygrywa. Nawet jeżeli to okrążenie będzie miało wolniejsze. Dobra, ładnie udało mi się przejechać ten zakręt. Gdzieś tam, w czym on jedzie w ogóle, nie wiem. Też kwadratowo chodzi ta kamera tutaj. Shit. Tu są to takie kijowe zakręty. Okej. Okay. Ładnie już poszło. Jak mam? 35. On ma nie wiem ile, bo kurdeś słońce razi tak bardzo. 39, który będę pierwszy. Ojejaj. No ale i tak w klasyfikacji ogólnej i tak będzie dupne. No ile będę miał w klasyfikacji ogólnej? Świetny finisz. Udało ci się zająć 32, no to drugie, no. No słabo, no. Luisa ani Krystala nie pobiłem. Nie z Dedy. Kurczę, i trochę zajęły te jednak wyścigi, no bo tutaj są dwa właściwie. No, tak. Fani, dobra. Dobra, Maciek. Zapoznałem się z komentarzami i postanowiłem urozmaicić trochę tę serię. Postaraj się być na bieżąco. Aha, okej. Aha, czyli tu mam sezon drugi. A tu mam jakieś
wyzwanie do ukończenia? Aha, żebym BMW 1 dostał, a tu zawody specjalne. Wyścig. Nie, wyprzedzanie. A tu wytrwałość. A, ciekawe, ciekawe, nie powiem. No okej, okay. Wiecie co, zakończymy sobie tutaj ten odcinek, także no cóż, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie, że możecie zostawić lajka pod filmem i skomentować go. No i aha, jeszcze w opisie znajdują się linki do playlist z innych ścigajek na moim kanale, jakbyście chcieli obejrzeć kiedyś, albo teraz na przykład. Może dla was jeden odcinek grida na dzień to jest mało, więc jak coś to zapraszam. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye, bye!